Witam Was na kolejnym montażu instalacji zabezpieczającej dom przed kunami. Jak zwykle wcześniej zacząłem od przygotowania wszystkich izolatorów przygotowanych pod kolor budynku, tak aby jak najmniej były widoczne. Po zamontowaniu wszystkich izolatorów w następny dzień przystąpiłem do zamontowania linek stalowych, które podłączyłem do elektryzatora. Elektryzator podłączony jest już do zasilania 230. Tak wygląda instalacja, jest prawie niewidoczna i dom jest już zabezpieczony. Właściciele walczyli z kunami ponad 1,5 roku różnymi metodami. Ostatecznie zdecydowali się na montaż pastucha elektrycznego. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się, cześć!